Ciągłość zakonu jest od lat 20. XX wieku na tej ziemi. Proszę pamiętać, że tutaj mieliśmy w Głogowie franciszkanów, dominikanów, jezuitów. To wszystko zostało pokasowane jeszcze w czasach pruskich i te zakony już tu się nie odrodziły, nie było powrotu. Natomiast tymi wiekopomnymi decyzjami wczesnych rządców diecezji wrocławskiej, no są ojcowie redemptoryści, jest ta ciągłość. Część to stanowi zbiór dawnej biblioteki klasztornej, a część to jest zebrane przez ojców w różny sposób zgromadzone tuż po wojnie różnych księgozbiorów głogowskich. I to było przechowywane przez lata tutaj i później zostało przekazane do muzeum, czyli to dziedzictwo nie tylko takie właśnie w sensie duszpasterskim, bo to jest oczywiste, wspaniałe, poruszające, ale nawet tym kulturowym. I to jest wielka rola tego zakonu, który ma to do siebie, że jest bardzo skromny. Redemptoryści to nie tylko krzewienie wiary. Parafia w Truskawcu i w Borysławiu stała się miejscem polskości. Młodzi ludzie przychodzą, uczą się języka polskiego, polskiej historii. Młodych, uzdolnionych ludzi, jak co roku, zawieziemy na Kresy po to, żeby kulturę polską prezentowali dla swoich rówieśników z Mościsk.